nowej serii na moim kanale, a będzie nią gra. Wiecie co, bo przeskoczyłem z ekranu tytułowego i będzie to Rise of the Tomb Raider. Gra, która początkowo była ekskluzywem na Xbox One. Później, rok później wyszło również na komputer i na PlayStation 4, o ile się nie mylę. Chyba wyszło na PlayStation, nie mam pewności. Przeskoczyłem ekran tytułowy niestety. To jest w ogóle moja pierwsza gra z serii Tomb Raider, w którą miałem okazję zagrać i powiem wam, że naprawdę mnie zachęciła do całego uniwersum, bo na pewno jeszcze jedną sobie kiedyś kupię, The Shadow of Tomb Raider na celowniku aktualnie. Bo naprawdę byłem z tatą w sklepie i tak widzimy Tomb Raider. Wtedy był nowy, wtedy ta gra była nowa. I stwierdziliśmy, że tak weźmiemy sobie na próbę i zacząłem w to grać i się momentalnie wciągnąłem. Naprawdę ta gra jest świetna. Więc bez dłuższego przedłużania możemy sobie zacząć nową grę. O, tu widzę, że mam ten. O, poczekaj. Który kasujemy? Skalniaczek 15 mnie zastrzeli, jak wezmę zły zapis, ale to był chyba ten, nie jego. Obym miał rację. Poziom trudności. Myślę, że ja sobie wezmę średni, czyli poziom Tomb Raider. Myślę, że nie ma co się pocić za bardzo. A fabułę będę tłumaczył w trakcie Co sprawia, jej że chcemy przechodzenia. przekraczać granice ludzkiego Oczywiście gra na polski poznania, dubbing. zapuszczać się w nieznane? Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Tę kwestię, jak coś wypowiada ojciec Lary. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Jeszcze trochę. Zaczekaj na widok, Claro. Złap moją rękę. Dzięki. Gra jest naprawdę bogata Spójrz na w to. piękne widoki. Wspaniale. Tylko że tak, Ale w ja mam sumie telewizor, wszystko który właśnie ma nie radzi sens. sobie z jakością 4K. Także wy na YouTubie, mimo tego, że YouTube trochę Szlak daje do prowadzi swojej na górę. jakości i trochę ją Ze psuje, to szczytu wy będziemy mieć widzicie ten świetny materiał widok w o na wiele rynek. lepszej jakości niż ja kiedy gram. Ale uwierzcie mi, że ta Możemy gra jest trochę piękna zwolnić. pod każdym względem. Walory też eksploracyjne są Ten wiatr super. jest okłętny. I Nie możemy zobaczcie, się to po prostu tak zatrzymywać. pięknie wygląda. Naprawdę, ta gra jest niesamowita pod względem Wiem. wizualnym. Nawet To coś jeśli nic tam nie pięknego znajdziemy, i od początku robiła pamiętaj, na mnie że dobre prawda wrażenie, tak wielu jak ludzi robi nie do wie. tej pory, bo Mam jednak mamy trochę wątpliwości co do tego. 2023 rok, a to wcale nie wygląda źle. Ta gra naprawdę wygląda dalej super. Wersję na komputer też widziałem i wygląda jeszcze lepiej. Niech to. Wszystko w porządku? Straciłam równowagę. Nic Fajne mi też nie jest jest. to, że każdy element tej gry, każdy moment jakby, każdy etap stara się być dynamiczny. Właśnie widzicie przykład, nie? Oczywiście mamy też sekwencję Quick Time Event, jak tutaj. Mało brakowało. Wszystko w porządku! No i na początku mamy samouczek pouczania Tutaj się, jestem! poruszania się, a nie pouczania się. Nie rozumiem trochę dlaczego. To zbyt niebezpieczne. Jak ktoś mi kiedyś zrobi funny moment, to chcę, żeby to było zapisane na tym funny moment. Naprawdę. O matko, to była naprawdę bohaterska śmierć. Trzymałem gałkę w bok zamiast normalnie nacisnąć tylko A. Z tego wziął się mój błąd. Jak słyszycie klamkę od drzwi, to mój kot próbuje się do mnie dostać za wszelką cenę, także. No niestety nie spełnię jego prośby To przed zbyt końcem nagrania, niebezpieczne! bo za bardzo kablami się Dam bawi. radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań Szczerze, tam! to co mi się w sumie najbardziej podoba w tej grze, to tu jak dużo to jest do zrobienia, jak ta gra jest długa,
i ma też kilka fajnych dodatków. Jeszcze się na żaden nie zdecydowałem, ale w zależności od tego, jak przyjmie się seria i też możecie napisać, co o tym sądzicie, mogę pomyśleć o jakichś dodatkach. Dobra, wracamy już tutaj do naszego Johnny. Na luzie. To, z tego co pamiętam, ładnie będzie zrobione. O, właśnie. Jak będą jakieś szumy, odgłosy takiego wiatru, wszystkiego, to sorry, ale mam te słuchawki tak mocno dosyć zawieszone na szyi i może być problem. O, mój kot teraz zaczął się do mnie dobijać z drugiej strony, bo ja mam dwie pary drzwi w pokoju. Także świetnie. Teraz pokażę wam pod względem wizualnym, co mi się w tej grze najbardziej podoba. Zaraz wam pokażę. Generalnie ciemność i rozświetlanie w ciemności, bo Lara ma taką pałkę. Zaraz wam pokażę. Powinno być. O, właśnie. No, po prostu to wygląda tak pięknie. Naprawdę, za to osoby odpowiadające za grafikę w tej grze mają dożywotni plus. Po prostu to wygląda tak pięknie. To się Flara nazywa, przepraszam za błąd. To jest Flara. I po prostu... Lara czy Rasa? Zawsze mi się myli. Lara. Mam nadzieję, że ludzie z ulicy nas nie ubiegną. Tu na każdym kroku przez tą grę jesteśmy bombardowani pięknymi widokami. To jest właśnie coś niesamowitego. Mamy nie więcej niż dwie godziny. To powinno wystarczyć. Muzyka w tej grze też jest... no, szczerze, mało jest momentów, gdzie muzyka tak naprawdę nie gra ogromnej też roli. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Jeszcze nie będę wam na razie zdradzać, dokąd zmierzamy. Oczywiście wiem, że sporo osób będzie znało tą grę, ale jednak jeśli ktoś nie zna, no to niech poznaje ją w toku tej serii. Na razie nie będę zdradzał, do czego my zmierzamy tak naprawdę, bo gra nam jeszcze tego nie powiedziała. Od razu mówię, że jeśli gra jest na przykład za cicho, za głośno, albo mój głos za cicho, za głośno, to też piszcie o tym w komentarzach, ja postaram się wszystko dostosować, bo w Tomb Raiderze nigdy jeszcze nie nagrywałem i nie wiem... O, dobra, udało się. Bo jak grałem w tą grę pierwszy raz, to tutaj spadłem, tak jak tam wcześniej, bo źle w ogóle nacisnąłem. Próbowałem tej ścianki z boku z lodem zaczepić. No bo tak miałem chwilę wątpliwości, co ja tutaj zrobić muszę. Coraz wyżej, coraz wyżej. Idziemy? O, właśnie. No. Dobrze pamiętałem. Wow. Szybne mocniej do ściany. Dasz radę przeskoczyć? Dam radę! To jest też piękne po prostu. Wow. Dobra. Cholera. Chyba nie dam rady przeskoczyć. Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie. Dobra. Poluzuję trochę. Po prostu będę się napawał tą grą w każdym jednym calu. To jest po prostu arcydzieło. To jest prawdziwa perełka, jeśli chodzi o... Czekajcie. Johna! Udało się! Widzę ruiny! Pomoże. Mam! Lara! I dobra, słyszysz naprawdę, mnie? Jak gra się w słuchawkach, to te efekty ogłuszenia ze suspięcznego też bardzo wyszło to z kurczą, naprawdę muszę przyznać. Bardzo udany też element. Nie zwrócimy to wcześniej uwagi. O tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! Pamiętam, że grałem pierwszy, to miałem mocny zastój, co tu zrobić. No dalej, Lara! Jeszcze nie? Dobra, teraz już powinno się udać. O!
Jeszcze? Laro! Nie utrzymam cię! Lina się ześlizguje! Jeszcze? Też trzeba zrobić w miarę sprawnie, bo jak się tak będziemy długo bujać, to faktycznie, tak jak mówił Jonas, spadniemy po prostu. Bo puści linę, no bo jednak nie jest w stanie się zatrzymać. No i musimy tutaj uciekać, bo naprawdę nie jest za ciekawie. Właśnie cisząc komentujmy to, co się stało. Próba numer 2. Muszę się swoją drogą przyzwyczaić z powrotem do komentowania gier, jak jestem samemu, bo... No, jak słyszycie, to jeszcze nie mam tego w nawyku z powrotem, tak jak byś teraz, dobra, teraz trafiłem. Idę szybko, bo ta lawina nam siedzi. Siedzimy na ogonie. Dobra, dawaj. Raz, dziękuję. O. Zawspinam się. Słuchajcie tej muzyki, to jest naprawdę fajnie, naprawdę, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czemu skoczyłem. Która tam akurat... ma na spokojnie przejście. No niestety. Jest tak ogromna siła, że... Teraz tak naprawdę będziemy mieli wydarzenia, które w ogóle doprowadziły do tej wyprawy. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to... Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie... Nigdy bym sobie nie wybaczył. No więc właśnie,
ktoś tu chyba jednak jest. Lara! To ja! Anna! O mój Boże! Przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był... chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia. Zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anno, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka, Anna. No więc zapowiada się ciekawie. Tutaj zaraz będziemy kończyć odcinek. Hej, właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To tylko lokalna milicja. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skurwa! No właśnie. Co? Nie było mowy o strzelaniu. Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Tak jak mówiłem, ta gra ani na sekundę nie, wiecie, nie zwalnia tempa. Cały czas się coś dzieje. No ale de facto mimo... No i dobra, ale tym już zajmiemy się w następnym odcinku, bo ten już trochę trwa. Pójdziemy sobie... będziemy szukać grobowca. Ale dzisiaj to już było... to byłoby już na tyle. Tam zobaczcie coś, czego nie zauważyłem. Zobaczcie, jakie szczegóły są ujęte. Bo w tym momencie w Syrii jest wojna, tak? W momencie akcji gry. I zobaczcie, tam faktycznie w tym mieście cały czas są jakieś wybuchy. Dzieje się coś, tak? Więc naprawdę nie zauważyłem tego wcześniej, a jest to ponownie niesamowita dbałość o szczegóły i naprawdę, no, godne poklasku. Także widzimy się w następnych odcinkach i mam nadzieję, że ten ciepło przyjmiecie i że ta seria również dobrze przyjmie się na kanale, więc widzimy się w następnych. Możecie zostawić dobre słowo w komentarzu, możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, cokolwiek. Każda forma wsparcia podratowania zasięgów będzie tak naprawdę dobra.
I widzimy się w następnym odcinku z serii. Zagrajmy w Tomb Raider. Nie, zagrajmy w Rise of the Tomb Raider. I cześć!